Przez wakacje w Ostródzie i okolicach odbywało się wiele różnych imprez. Tradycyjnie był Festiwal Muzyki Tanecznej, Ostróda Reggae Festival, Grand Slam w Starych Jabłonkach czy wiele innych przedsięwzięć. Na zakończenie wakacji odbyła się 12. edycja imprezy Ostróda Summer Hot Days. Ostróda Summer Hot Days robi rzeczy dziwne i inne przede wszystkim. Kiedyś był koncert na ścianie, największy moment na świecie w tym roku. Mistrzostwa świata w kolarstwie wodnym, zawody Mistrzostw Polski w wakeboardzie oraz Olimpiada Gwiazd. Także no, co roku coś innego. Także staram się przynajmniej ja urozmaicać tę imprezę tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie i żeby o tym było głośno. W samej Ostródzie głośno z pewnością było, a wszystko za sprawą trzecich Mistrzostw Polski w wakeboardzie, w których udział wzięli najlepsi zawodnicy w Polsce. O tytuł mistrzowski rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych w dwóch konkurencjach, wakeboardzie i w desce bez wiązań. Ostróda jest świetnym miejscem i dlatego po raz trzeci już organizujemy tu Mistrzostwa Polski, które zebrały czołówkę polskiego wakeboardu z 7 klubów. Naprawdę poziom jest wyśmienity, dopisuje dzisiaj pogoda, no i mamy bardzo dużo widzów i generalnie wszystko układa się po naszej myśli. Miniony weekend, jak się okazało, były idealne warunki do rywalizacji najlepszych w Polsce. Najmniejszy podmuch wiatru i najmniejsza fala mogły zniszczyć cały przejazd, który bacznie obserwowali i oceniali sędziowie. Tak naprawdę wakeboard wymaga, im bardziej płaska woda, im mniej wiatru, tym lepiej. Wiadomo, że też liczy się temperatura wody i powietrza. Jeżeli jest wysoka temperatura, nie trzeba używać pianek, które krępują ruchy. Też triki, które wykonują zawodnicy, jeśli jest płaska woda, mogą je wykonać na o wiele wyższym poziomie i trudności i wysokości. Medale rozdano w 8 kategoriach wiekowych. Najstarszy uczestnik trzecich Mistrzostw Polski miał ponad 40 lat i wcale nie odstawa od swoich młodszych konkurentów. Na terenie całego kraju funkcjonuje 7 klubów sportowych zrzeszających 150 zawodników posiadających licencję. Ta dyscyplina sportu jeszcze 4 lata temu w Polsce dopiero raczkowała. Na świecie jest już bardzo popularna. Podczas jej uprawiania pracuje wiele partii ciała. Wbrew pozorom, patrząc z boku, można wyobrazić sobie, że właściwie wyłącznie stoimy. Natomiast całe ciało ciągle pracuje, całe ciało jest napięte. Po kilku okrążeniach naprawdę czujesz zmęczenie całego ciała. Absolutnie bardzo kompleksowa dyscyplina sportu, ale naprawdę nie widać tego, jak się patrzy z boku. Dlatego wszystkich tych, którzy jeszcze nie spróbowali swoich sił na wyciągu do nart wodnych, zachęcamy do pierwszych prób. W Ostródzie po raz pierwszy swoich sił na wyciągu próbowała Zofia Nocet-Klepacka, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Super zabawa, no drugi raz na wakeboardzie, wczoraj mój pierwszy raz, mam, no zajawkę mam i chyba zacznę to trenować. W ramach Ostróda Summer Hot Days odbyły się Mistrzostwa Świata w kolarstwie wodnym. Prościej rzecz ujmując, chodzi o rywalizację na rowerach wodnych. Po raz kolejny były emocje, a przede wszystkim dużo śmiechu i moc nagród. Mocno, mocno idą i już niebawem będą blisko ostatniej bojki.